Siema, ja jestem trzeci, a w dzisiejszym odcinku odbiorę sobie oraz przetestuję sobie skina do Serge'a o nazwie Mechan Paladin Serge. Oczywiście dodatkowo sobie go przetestuję, bo myślę, że to będzie ciekawe, ponieważ no... nie oszukujmy się, ale nie każdy może sobie na tego skina pozwolić. Także myślę, że ciekawie będzie po prostu pokazać, jak tym skinem się gra, no bo po prostu nie każdy będzie miał taką możliwość. Ale oczywiście, nie przedłużając, zanim to, jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję, najlepiej wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie taką łapkę w górę tam na dole. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, także dziękuję za każdą łapkę w górę. No i słuchajcie, zapraszam Was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz mój klub Brawl Stars, który jest top 100 Polska, więc serio, warto zaglądać do opisu i warto wbijać do mojego klubu. Także no myślę, że nie ma co przedłużać i słuchajcie, lecimy sobie do karnetu zadymiarskiego. Także ja już tutaj jestem w karnecie zadymiarskim, no i uwaga, klikam Mecha Paladin Serge, jest już w tym momencie, jak widzicie, na moim koncie. Bardzo ładnie, zwróćcie uwagę, jak ten skin mega kozacko wygląda, bardzo się cieszę, że go mam. A więc witam Was z powrotem w lobby, no i naprawdę ten skin mega przekozacko się prezentuje. Także ja już tutaj wybieram sobie oczywiście tego skina, wybierz naprawdę mega kozacki skin, zwróćcie uwagę, jak on teraz się będzie prezentował dookoła. Tak on wygląda, tak on kozacko wygląda, no co jak co, ale ten skin jest po prostu jeden z lepszych, no po prostu jest to jeden z lepszych skinów. Także co, ja miałem sobie tego skina przetestować, co ciekawe mam do Serge'a gadżet, a więc będzie ciekawie się grało, będzie się fajnie grało, bo mam oczywiście również skina. Także co, lecimy już bez przedłużania do pierwszej gry. Okej, gierka wystartowała, no i zobaczymy, jak mi pójdzie, także no w grze ten skin prezentuje się jeszcze lepiej. Dobra, poczekajmy sobie na tego bula, ale on tutaj teraz ma pewnie zdziwko, że ja tutaj mam takiego fajnego skina, co? No ale tutaj on musi, tutaj wszyscy muszą mi zazdrościć. Nie no, na razie ten skin, tak szczerze mówiąc, nie jest jakiś, wiecie, rzadki, ale z czasem będzie on się stawał coraz bardziej rzadszy, także jeśli macie teraz kupiony karnet zadymiarski, no to wbijajcie, wbijajcie ten, jakby po prostu, wbijajcie do końca sobie karnet i no polecam Wam odebrać tego skina od razu, nie zwlekajcie, tylko od razu go sobie odbierajcie, także kurczę, nie mogę ulta użyć i chyba 5 razy, czy tam nawet, no 4 albo 5 razy klikałem, żeby mi się odpalił po prostu ult, więc śmiesznie, ale dobra, słuchajcie, jeszcze jedno ulepszenie i będę miał go jakby tego Serge'a na maksymalnym ulepszeniu. O kurczę, i tutaj wiedziałem, że tak będzie, ale zwróćcie uwagę, jak go przechytrzyłem. Ha, beka z niego. Nie no, to było akurat dobre. Trzeba przyznać, on w ogóle mi tym ulcikiem nic, dosłownie nic nie zrobił. Więc no, bardzo fajnie, to było akurat OP. Za to należy się łapka w górę. Także no, tam mamy jeszcze kolejną postać, którą również... Ale ten gadżet jest kozacki. Normalnie tutaj mi idzie lepiej niż na odcinku testowania tego gadżetu. Naprawdę, takie kozackie akcje robię tym gadżetem. Jeszcze mam tego skina, także no serio tutaj... aha, pokonali się tam i wiecie co, ja sobie poczekam, wiecie co? Ja tutaj zrobię ciekawą gierkę, sobie poczekam tutaj w krzakach, wiecie co? I uwaga, teraz do niego podjeżdżam i bardzo łatwa wygrana, bardzo fajnie. Ej, dobra, tamta gierka, szczerze mówiąc, była mega, mega kozacka. Takiej dobrej gierki, no to dużo takich dobrych gierek jest, nie? I no, ciężko jest właśnie takie dobre gierki, wiecie... przepraszam, bo teraz się tak rozmyśliłem, bo sąsiad coś tam robi, nie wiem, nieważne. Dobra, także chodzi mi o to, że po prostu ciężko jest taką dobrą gierkę zrobić, a ja właśnie taką dobrą gierkę zrobiłem, naprawdę. Takie tam robiłem po prostu OP akcje, że no takie gierki to dawno nie miałem, nie? Więc no, ja tutaj jestem z siebie dumny. Nie no, ale po prostu, sorry, że przed chwilą właśnie tak dziwnie na początku gierki mówiłem, ale po prostu sąsiad coś i myślałem, że po prostu wali sąsiad, nieważne. Po prostu walił sąsiad i myślałem, że no wiecie, dziwne to było i po prostu myślałem, co on tam robi, nie? I się rozkojarzyłem totalnie. Dobra, lecimy sobie tutaj. Mamy jeszcze 10, dobra, już teraz 9 zadymiarzy na mapie. Także no... 8 już teraz, no tutaj jest dosyć jak widzę, o 7, dobra, chciałem powiedzieć, że tutaj są dobrzy zawodnicy, ale jednak nie, z sekundy na sekundę jest ich coraz mniej, dobra, trzeba się tutaj odsunąć, bo ta Piper mi robi jakieś kosmiczne obrażenia i mógłbym ją potraktować gadżetem, ale po co marnować gadżet, skoro mogę go użyć w lepszy sposób później i po co teraz na tą Piperkę, gdyby ona miała użyć, to bym użył, ale no po co, skoro mogę ją po prostu tak porobić. No i dobra, teraz mamy tutaj Jackie, ona chce sojusz, ale jak można brać sojusz, naprawdę, nie no, Jackie, znaczy, w sumie to rozumiem ją, bo ona ma mało pucharków, bo tutaj gram na 15 randze,
bo na Serdżu mało mam pucharków aktualnie, bardzo mało, tylko 15 rangę, także tutaj no gram ze słabszymi zawodnikami, w sensie graczami, no i tutaj jest troszeczkę zrozumiałe to, że po prostu oni, wiecie, no chcą sojusz, bo to nie są coś doświadczeni gracze, no i wiecie, no po prostu oni szukają sojuszu na lewo i prawo. Tak, o kurczę, zwróćcie uwagę, jaki ten kruk jest mocny, ale wiecie co, ja dla was widzowie się postaram to wygrać, jak myślicie, obstawiajcie, w sumie ja też mam dosyć dużo tego wszystkiego, ale jak widzicie, wygrałem tym krukiem, nice. Dobrze, w takim razie trzecia gierka, ostatnia już w tym odcinku, no i do tej pory dosłownie każda gra była wygrana, także zobaczymy jak w tej gierce będzie i wiecie co, zrobię tutaj OP akcję, cyk, 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 ona się tego totalnie nie spodziewała, czajcie, wyobraźcie sobie, że jesteście taką B, a nagle wam po prostu się teleportuje do was taki, wiecie, taki trzeci na Serdżu ze skinem i z gadżetem i do was nawala i was pokonuje, co nie, bylibyście totalnie w szoku, w sumie też jakby mi ktoś inny tak zrobił. No i byłbym poddenerwowany, gdyby to były mocniej, wiecie, większe pucharki, no ale tutaj 15 ranga, no to totalnie by mi to nic nie zrobiło. Zresztą ja bym, no dobra, może taki błąd mógłby się zdarzyć. Co? Ja nie wierzę. Co w dzisiejszym odcinku mam? Mam w dzisiejszym odcinku coś takiego, że normalnie 5 razy klikam w ulta, bo nie mogę totalnie trafić w tego ulta. I gdybym trafił w tego ulta, no to ja klikałem w tego ulta i przez to mnie pokonał w tym czasie Daryl, bo ja kurczę klikałem chyba... No nieskończoność razy klikałem w tego ulta i on mi się nawet nie odpalił, a tak to bym już w niego atakował. A idź pan z tą gierką tam. A więc gdzieś w odcinku to by było na tyle i dwie gierki były wygrane, trzecia gierka, no byłaby wygrana, to wam gwarantuję, gdybym po prostu trafiał w ten przycisk od ulta. Ten nieszczęsny przycisk, tak, gdzieś w odcinku on mi, no... No nie był dzisiaj on zbytnio przyjemny dla mnie i miły, no ale dobra, nieważne, w dzisiejszym odcinku to było na tyle, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, no i słuchajcie, tak, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to naprawdę mega, mega z całego serducha każdego doceniam. No i jeśli chcecie właśnie mi udowodnić, że dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu Mecha Paladin Serdż, a ja przypnę wam serduszko. No i wiadomo, napiszcie tak, bo tak się nazywa ten skin, którego dzisiaj testowałem i odbierałem i tak dalej, i tak dalej. No i życzę wam w sumie już miłego dnia, bo w dzisiejszym odcinku to było na tyle, albo wieczoru, zależy w jakiej porze to oglądacie, także to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!